Okej, okay, halo, halo, witam serdecznie. Zagramy sobie dzisiaj po raz kolejny w Genshin Impact, odcinek numer 69, jeżeli dobrze pamiętam. No i w sumie jest taki pojedynczy, interesujący update dodany do tej gierki, więc postanowiłem właśnie to wszystko nagrać. Więc jeżeli wejdziecie w Wishes, no to proszę bardzo, mamy zupełnie nowy banner. Wcześniej była dostępna w tym miejscu Ayaka. No i teraz mamy nową bohaterkę pięciogwiazdkową, czyli tą całą Yoimiye. No i z tego co widziałem, większość osób jest zainteresowana przede wszystkim właśnie nią. Ale z tego co widzę, jest jeszcze dostępna zupełnie nowa postać, taka Sayu, która jest czterogwiazdkowa i w sumie nie była ona przedstawiana nigdy wcześniej, właśnie ani razu w tej całej fabule. Więc myślę, że przede wszystkim ona jest najbardziej interesująca, bo ta Yoimiye właśnie była jakaś misja z nią powiązana, więc pod tym kątem myślę, że chciałbym skupić się przede wszystkim na tej całej Sayu. W każdym razie raczej nie będę robił żadnych openingów dzisiaj. Myślę, że te dwie postacie raczej nie są aż takie super interesujące jak ta cała przede wszystkim Ayaka, więc raczej to wszystko pozostawię na jakieś jeszcze inne postacie. Może jeszcze wyjdzie jakiś Diluc 2.0. No i warto wtedy mieć, nie wiem, przygotowane na to, jak to się nazywają, te nie faudolce, primogeny chyba. To się tak nazywa, proszę bardzo. Dobra, więc może bez zbędnego przedłużania zobaczymy po prostu tą nową postać, czyli tą całą Sayu. Z tego co widzę, jest to postać Anemo, więc będzie biła właśnie z tego całego wiatru przede wszystkim. Więc od razu sobie wypróbujmy jakieś ataki, czyli to jest postać niby taka super mała, ale posiada jakiś po prostu ogromny miecz z tego co widzę. Czyli takie pojedyncze kliknięcie to proszę bardzo takie oto combo. A jeżeli przytrzymam lewy przycisk myszy, to po prostu będzie się kręciła. W sumie przypominam sobie, że jeszcze jakiś bohater chyba miał taki skill, ale nie przypominam sobie jaki. W każdym razie trochę interesujące połączenie, że niby taka niska dziewczynka jeszcze z takim ogromnym mieczem. Dobra, pod E mam jakieś interesujące skille. Zaraz, zaraz, co się dzieje? Czyli zamieniamy się w jakąś kulę. I to jest pod tym E, a pod shiftem to jest typowe bieganie. Okej. Więc zaraz wypróbujemy sobie to całe E, ten cały skill. No i zobaczymy jak to wyjdzie, więc proszę bardzo. Mogę tych wszystkich przeciwników po prostu przejechać i z tego co widzę, bije to całkiem niezły damage. Jeszcze od razu mamy ulta. To jest jakiś ogromny chomik z tego co widzę, który bije dosłownie 1000 damage'a. Nie, całkiem nieźle się prezentuje ta cała bohaterka, muszę przyznać. Nie wiem, czy jeszcze będąc w tym całym interesującym stanie tej kuli, czy oni w ogóle robią mi jakikolwiek damage? Ciężko w sumie powiedzieć, nikt mi jeszcze nie trafił. Kurde, ta Sayu jest o wiele mocniejsza niż sądziłem, szczerze mówiąc. Zaraz, zaraz, czy to E jeszcze wymaga... Czy to jest po prostu skill chyba na tą całą energię? Z tego co widzę, trochę właśnie tej staminy rzeczywiście mi spadło, ale to idzie bardzo powoli. No i po jakimś czasie właśnie to się to już niszczy. Nie, muszę przyznać, że dla mnie osobiście ta Sayu jest chyba mocniejsza niż ta Yoimiye. Ale nie wiem, to może moje osobiste spostrzeżenie. Nie wiem, bardzo mocna. W ogóle nie można było jej trafić z tego co widziałem. Więc całkiem ciekawa bohaterka, ale nie wiem, czy będę ją już w tym miejscu wydropywał, nie wiem. W sumie jak na razie jestem zadowolony z mojej obecnej ekipy, więc chyba sobie zostawię, jeszcze nie pasuje do żadnej innej postaci, więc ciężko w sumie powiedzieć. Dobra, więc jeżeli chodzi o sam test tej nowej bohaterki, to było w sumie na tyle. Więc zobaczmy może jeszcze jakieś, czy są jakieś dodatkowe eventy? Mogę sobie jeszcze zrobić test run na... A, no oczywiście mogę claim za wyrobienie tej całej misji. I to chyba już też robiłem, ale kiedyś na tym poprzednim patchu tą Yoimiye sprawdzałem, więc to akurat chyba pozostawię. No i wykonamy może jeszcze jakieś inne misje, na przykład Lost Riches. W sumie nie przypominam sobie, żeby ta misja była wcześniej. Zazwyczaj staram się być dokładny, jeżeli chodzi o te wszystkie questy z eventów. Więc wydaje mi się, że to jakaś nowa rzecz. Więc proszę bardzo, wykonamy sobie jeszcze jakiś quest poboczny i może coś z tego wyjdzie. Czyli z tego co widzę, to jest jakoś na tym wybrzeżu jakaś specjalna
skrzynia legendarna? Może będzie jakoś specjalnie jeszcze broniona? W sumie ciężko stwierdzić. Mamy jakiegoś wojownika właśnie w tym miejscu. Może będzie jakaś fabuła z tym związana, więc zobaczmy. No ja osobiście jeszcze w tym miejscu nigdy nie byłem. Więc chyba trzeba będzie z nim porozmawiać. Witam serdecznie. Dobra, w takim razie raczej takie rzeczy możecie sobie samemu przetłumaczyć. Czasami te dialogi są dosyć długie, więc ja osobiście patrzę tylko na te wszystkie cutscenki. Więc chyba musimy jakąś kobietę znaleźć, tak mówiąc, na szybkości. Friend of Sally, czyli właśnie jakąś Sally mamy znaleźć, a to jest jej przyjaciel Ullman. I na tym to będzie wszystko polegało, tak patrząc na speedrunie. Więc jeżeli chcecie, to możecie sobie to wszystko zatrzymać. Okej, i z tego co widzę, mamy jakieś skarby zaraz. Więc po raz kolejny to żetony będą do sprawdzenia, okej. W takim razie zobaczmy, jak to wygląda w eventsach tym razem. Czyli mamy ten cały sklep, możemy sobie wykupić jakieś ciekawe rzeczy za te żetony srebrne. Więc zobaczmy może events details. I oto jest pierwsza arena, znajduje się jakoś przy tej rzece. W sumie całkiem niedaleko. Dobra, w takim razie udałem się na to miejsce, co było zaznaczone na tej całej wskazówce. No i jak sobie możecie zauważyć, na tej mapie mamy właśnie na żółto zaznaczony ten cały quest. No i jakoś w tym miejscu podobno znajduje się ten cały skarb do odnalezienia. A więc żeby to wszystko znaleźć, w sumie już poczytałem o tym trochę bardziej szczegółowo, no to musimy wejść w swoje inwentory. No i pod zakładką gadżety mamy taki specjalny item Treasure Seeking Silly. Więc jeżeli to wyekwipujemy, to najprawdopodobniej to powinno nam dawać jakieś informacje. Czy to się w ogóle gdziekolwiek znajduje? Szczerze mówiąc, nic, żem nie otrzymał. Zaraz. A, pod Z. Muszę kliknąć. Czy to pokazuje jakieś informacje? No właśnie ten duszek ma nam niby mówić, w którą stronę miałbym się udać. Czy to pokazuje jakoś tędy? Zaraz. Ciężko w sumie stwierdzić. Nie mam pojęcia, jak to wszystko działa. Zaraz coś zaczął chyba mówić do mnie? Chwila, moment. Czyli z tego, co tam było widać w sumie w podpowiedziach, no to po prostu jak będziemy blisko tego miejsca odpowiedniego, to ten duszek jakoś zacznie piszczeć. I proszę bardzo, coś mu się chyba zmieniło. I rzeczywiście, coś żem odnalazł, dig. Ale żeby nie było zbyt prosto, jeszcze mamy jakichś starożytnych wieśniaków, czy tam jak ich nazwać. Więc od razu się ich pozbędziemy. Więc w sumie nie jest to nic super strasznego. No ale kto wie, jak może jeszcze kilka takich questów wykonam, przeciwnicy będą może trochę mocniejsi. Dobra, więc to było na tyle. I tym oto sposobem mamy monetę? Czy to było... Czy to o to chodziło? Zaraz. Chwila, moment. Więc myślałem, że misja będzie już zwyciężona. Zaraz, czy już w ogóle to wszystko zwyciężyłem? Zobaczmy sobie events. Nie, cały czas jesteśmy na tym pierwszym. I cały czas mamy tą jedną misję, czyli niby udało mi się coś wykopać, ale to chyba jeszcze nie o to chodzi. Czyli dalej musimy wykonywać to całe zwiedzanie i dopiero wtedy. Zaraz, ten duszek jakoś coraz jaśniej chyba wibruje. Może w jakąś dobrą stronę pójdziemy. Nie, teraz jest akurat gorzej. Kurde, z której strony? Zaraz, teraz jest trochę jaśniej. O, proszę bardzo. Może tym razem. I rzeczywiście 12 na 60 udało się odnaleźć tych całych znajdziek, tych monet. Więc aż tyle muszę ich odnaleźć w tym miejscu. Okej, więc może poczytajmy tym razem. A czy jakieś fragmenty mapy będę mógł czasami odnaleźć, jeżeli będę to wszystko zwiedzał szczegółowo?
Okej, czyli to jest, nie wiem, jakaś mapa powiedzmy i jeżeli znajdziemy wszystkie szczegóły, no to się mapa odkryje i będziemy mogli wykorzystać tego Treasure Seeking Silly, żeby nam pokazał drogę dalszą. No i jeszcze jakieś, z tego co widzę, dodatkowe mogą być questy, jakieś łamigłówki i w sumie tyle. No dobra, więc wspaniała sprawa. Z tego co widzę, ten duszek, no jakoś jesteśmy chyba niedaleko kolejnego punktu, tak to w sumie wygląda, ciężko w sumie stwierdzić. No chyba jesteśmy bardzo blisko, może jakoś tędy. O, proszę bardzo. Kopiemy po raz kolejny już 20 na 60. Więc wydaje mi się, że po prostu trzeba cały czas tą jedną ścieżką dążyć. I to jest właśnie najlepsze rozwiązanie. Wtedy najszybciej to wszystko wychodzi. Więc w szczególności w takich miejscówkach, co jest dużo tych kwiatów niebieskich, takich charakterystycznych, to z tego co widzę, to najszybciej to wszystko wychodzi. Może właśnie to jest takie szczególne miejsce. Kurde, ci przeciwnicy. Całkiem mocni, trzeba przyznać. Trochę jeszcze tym drukiem, żebym oberwał mocniej. Więc skupmy się na tym magu przerażającym. Kurde, jakie tysiące nam strzela jeszcze ten mag. Dobra, od razu się uleczmy. Dobra. Kurde, co? Jeszcze mnie ktoś bije? Już byłem przekonany, że w sumie jest po robocie. A, jeszcze mamy do czynienia z jakimiś pojedynczymi. Nie no, ja nie będę barbarą przecież nawalał. Tak nie może być. Dobra, jeszcze ostatni i chyba będzie już w sumie, powiedzmy, misja zwyciężona. Dobra. Więc co z tym duszkiem teraz, pytanie. Z tego co widziałem, jakoś w tym miejscu właśnie... może trochę wcześniej jeszcze był bardziej zaznaczony na niebiesko, więc chwila, moment. O, proszę bardzo. Chyba dobrze idziemy? Czy udało się po raz kolejny, ale nie ma tak prosto. Okej, czyli 28 na 60 tych monet szarych zostało załatwionych. Więc postaram się w sumie wszystkie odnaleźć z takiej pojedynczej miejscówki. No ale z tego co widziałem, tych miejscówek jest o wiele więcej. Bo jakoś 14, więc trochę to jeszcze będzie zajmowało. Jeszcze jakieś wspaniałe guziki, żem odnalazł, więc cudowna sprawa. No i dobra, jak teraz mielibyśmy się udać? Więc bardzo dużo szukania z tego co widzę w tej całej misji. Więc na tym to będzie przede wszystkim polegało. Dobra, widzę, że świeci po raz kolejny. Może jakoś na górze, ciężko w sumie stwierdzić. O, coś się dzieje z tej strony, chwila, moment. Kurde, jesteśmy bardzo blisko. Może jednak na górze. Jeszcze wyżej? Ten bohater super świeci już, proszę bardzo, okej. Mamy kolejny punkt. 32 na 60, no dobra, więc... Wydaje mi się, że przede wszystkim ta lokacja blisko tych kwiatów oraz tego głównego przejścia to wygląda właśnie najszybciej. W sumie już zaraz to wszystko zwyciężymy. Jeszcze tylko kilka w sumie monet nam zostało, więc prosto sprawa. Po raz kolejny ci sami przeciwnicy. Więc zaraz misja będzie zwyciężona. Coś jeszcze nam zostało, jakiś pojedynczy żołnierz. Wieśniak czy tam jak go nazwać, więc trzymaj ulta. I to chyba załatwi sprawę. Albo jeszcze jeden hit na poprawkę. No i wydaje mi się, że jeszcze jakiś jeden taki punkt to będzie po robocie, zobaczmy. Ale jesteśmy blisko, come on. Zaraz, zaraz, co twórcy ode mnie oczekują? Tam jeszcze na końcu jakaś misja szczególna. No jesteśmy prawie w dobrym miejscu. Może na górze? Ciężko w sumie stwierdzić. Nie, to już jest poza misją. A ten duszek jest taki na maksa niebieski. O, dobra. I tym oto sposobem mamy wszystkie. Okej, czyli wszystkie udało się odnaleźć. Sami możecie na mapie właśnie zaobserwować, że ta misja żółta została zlikwidowana.
Więc w sumie porobione już ten pierwszy quest. Ale zaraz zobaczymy, jaka jest jeszcze możliwa dalsza kontynuacja, okej. Więc ci zostali zamordowani, okej, nice. No i teraz wchodząc w tą zakładkę events, to możemy po raz kolejny, a z tego coś jeszcze zyskamy? Zaraz, czyli mamy ten cały sklep i za 60 mogę odblokować na przykład dla bohatera. Zaraz, na ile mnie w ogóle stać? Czyli powiedzmy, że 7, okej. I za primogeny nawet dałoby radę to wymienić, nice. Oprócz tego jakieś specjalne jeszcze przedmioty. No dobra, więc jeżeli chcielibyśmy to robić jeszcze dalej, to teraz musimy się udać na Nazuchi Beach, gdziekolwiek to się znajduje. A, to już wiem. Czyli tym razem mielibyśmy się udać po raz kolejny na tą całą Inazumę. To jest właśnie z tej strony, chociaż ja osobiście chyba nie będę już tego dalej tworzył, to jednak trochę by wszystko zajęło. Nie wiem, czy takie szukanie tych wszystkich przedmiotów jest takie fascynujące. Ale jeżeli ktoś ma czas, to myślę, że warto to wszystko zrobić. Fajne przedmioty można z tego wymienić. Te całe primogeny jeszcze, więc to jest fajna sprawa. A oprócz tego jeszcze zobaczmy, czy są jakieś dodatkowe interesujące nowości. To jeszcze jakieś sklepy bonusowe, zaraz. Send Invitation? Nie stać mnie na takie rzeczy, kurde, to jakieś kolejne waluty, których jeszcze nie do końca rozumiem. Więc z tego co widzę, to są chyba wszystkie z tych najważniejszych spraw, z tym już walczyłem, tym całym bossem. Więc tak pojedynczo w sumie sprawdziliśmy tą nową postać, tą całą... Saju się nazywa. No i przy okazji jakiś quest nowego rodzaju, więc w sumie taki trochę... krótszy odcinek niż zwykle, ale na dzień dzisiejszy nie ma żadnych większych nowości. Więc w sumie to było na tyle na dzisiejszy materiał. Jeżeli filmik wam się spodobał, to zostawiajcie lajki, suby, dzwonki. No i jak tylko będą jakieś kolejne nowości z Genshin Impact, no to z pewnością nagram o tym jakieś bardziej szczegółowe informacje, w szczególności jak będzie właśnie ta główna fabuła, to jest chyba najbardziej interesujące. Więc nie mogę się doczekać, aż będzie ta... jak ona się nazywała? Kokomi chyba z imienia Sangomi Mia. Więc czekam na to i wtedy będą z pewnością jakieś dłuższe serie. A na dzisiejszy odcinek to było tyle, więc ja się z wami żegnam, no i do jutra!